Jeśli będziesz nieuważny i znoklipujesz przez rzeczywistość w nieodpowiednich miejscach, trafisz do backrooms, gdzie nie ma nic prócz zapachu zwilgotniałych dywanów, obłędu żółtego koloru i niekończącego się dźwięku świetlówek szumiących przy maksymalnej głośności oraz około 600 milionów mil kwadratowych losowo porozdzielanych pokojów, czekających tylko, aby cię uwięzić. Niech Bóg ma cię w opiece, jeśli usłyszysz coś szwędającego się niedaleko, bo to coś z pewnością już usłyszało ciebie. Ta pasta rzekomo pojawiła się po raz pierwszy w wątku na tablicy Paranormal na 4chanie, zawierającym obrazki wywołujące uczucie niepokoju u internautów. Oryginalny autor wątku z kolei zapostował w nim to zdjęcie. Tak narodził się koncept Backrooms, zapleczy. A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś szybko przeanalizujemy, jak działa to uniwersum, jak kategoryzowane są i ile jest poziomów backroomsów, czym jest to noklipowanie przez rzeczywistość i jak zagłębić się w to wszystko w miarę bezpiecznie. Sama idea backrooms czerpie dużo z fenomenu liminal spaces, przestrzeni liminalnych. Liminalność to termin określający stan przejściowy człowieka bądź, w tym wypadku, lokacji. Liminalność odczuwamy choćby w okresie dojrzewania, w bardzo ważnych życiowych momentach i okresach, czy to inicjacyjnych, czy wykluczających z danej grupy społecznej, ale w podobnych stanach przejściowych możemy też żyć całe swoje życie, poprzez życie na wygnaniu, czy w odosobnionych grupach religijnych. Przestrzenie liminalne to z kolei miejsca, które znajdują się w stanie przejściowym między normalnością. Będą to więc obiekty, które zwykle widzimy pełne ludzi i życia, ale na zdjęciach są puste. Będą to miejsca zwykle przyjazne, ale na zdjęciach dziwnie groźne. Szkoły i centra handlowe po godzinach, nieoświetlone korytarze. Wszystko to, co wywołuje u nas stan dysonansu poznawczego. Coś nie jest takie, jakie powinno być. Ta definicja ostatnimi czasy została rozluźniona i poszerzona o pomieszczenia i lokacje, które wywołują u odbiorcy uczucia nostalgii, połączonej dodatkowo z dyskomfortem typowej liminalności. To właśnie sprawia, że backroomsy są tym, czym są, dodając jeszcze szczyptę horroru i schematów, takich jak zasady, jak przeżyć na danym poziomie backroomsów. No tak, wspominałem już, że one mają poziomy, ale zanim przejdziemy do ich klasyfikacji, spójrzmy na główne źródła wiedzy o backroomsach. Mamy parę w miarę solidnych stron do wyboru. Backrooms Wiki na serwisie Wikidot, Backrooms Fandom i Liminal Archives. Backrooms Fandom posiada ponad 2000 artykułów, jednak przez to, że każdy może dodać swój wpis do bazy, potrafią one ucierpieć na jakości, co często daje wrażenie, jakby fandom Backrooms był po prostu serią wymyślanych na szybko lokacji, które na papierze brzmią fajnie, ale w rzeczywistości nudzą. Co nie zmienia faktu, że przy takiej ilości poziomów, bytów, obiektów i innych cudów zdarzy się napotkać perełki. Backrooms Wiki to z kolei strona bardzo podobna do innej na Wikidocie, mianowicie SCP Wiki, katalogującej paranormalne obiekty i stworzenia. Backrooms Wiki zdaje się być na pierwszy rzut oka schludniejsza, bardziej zorganizowana, a dzięki systemowi oceniania prace muszą najpierw dostać zielone światło od innych użytkowników, aby zostały opublikowane. Przez to jednak aktualnie jedynie 295 z 999 zaplanowanych póki co standardowych poziomów jest zapełnionych, czyli niespełna 30% pierwszej serii. Oczywiście jest jeszcze wiele innych kategorii, w których jest pełno artykułów, takich jak byty czy obiekty, ale to i tak niewiele w porównaniu do fandomu. Co ciekawe, funkcjonuje już polska wersja Backrooms Wiki z tłumaczeniami i oryginalnymi polskimi pracami. Trzecią stroną, którą znalazłem w kontekście backroomsów, jest Liminal Archives, również na serwisie Wikidot, która nie traktuje stricte o backroomsach, ale ma podobne schematy, ma wiele autorskich podkategorii, m.in. też backrooms, ale przede wszystkim jest mega estetycznie ładna. Niestety nie ma na niej zbyt dużo artykułów, ale i tak polecam zajrzeć. Dlaczego wam opowiedziałem o tych trzech stronach? Przede wszystkim, żeby pokazać wam, że ciężko powiedzieć o kanonie backroomsów, o jednej wersji wydarzeń i jednej wersji katalogowania poziomów, bo siłą rzeczy te wersje będą się rozjeżdżać. No i też dlatego, żeby powiedzieć wam, że nie lubię fandomu. Wolę Wikidot. I na potrzeby tego filmu będę się skupiał na Backrooms Wiki.
Ale fandom też jest spoko. Nie zrozumcie mnie źle. Nie wykluczam, że jak coś z fandomu przykuje moją uwagę, to nagram o tym w przyszłości, więc jeśli znajdziecie jakiś ciekawy poziom albo byt, to możecie mi podesłać na Discordzie, albo na PW, czy na maila. Nie wiem, ktoś z was korzysta jeszcze z e-maili jako z formy kontaktu? Co ciekawe, między większością źródeł na temat Backroomsów pierwsze 9 lokacji jest praktycznie takich samych, z drobnymi różnicami, ale służą one jako swoisty kanon wstępny dla nowych użytkowników. To samo tyczy się innych najpopularniejszych poziomów, bytów i obiektów, które tworzą swoiste fundamenty dla uniwersum. Skoro już jesteśmy przy poziomach i bytach, jak już wiecie i się domyślacie, Backroomsy składają się z wielu, wielu poziomów. Każdy odmienny i każdy osobno sklasyfikowany. Zwykle nadaje się im klasę trudności przetrwania, świadczącą o tym, czy dany poziom jest bezpieczny, czy jest zabezpieczony i ile bytów się w nim znajduje. Oprócz klasy przetrwania, w artykułach o poziomach znajdują się zazwyczaj zdjęcie danego liminal space, opis, lista bytów znajdujących się na poziomie, lista społeczności, baz wędrowców i różnych organizacji na danym poziomie, a także wejścia i wyjścia z poziomu, czyli jak do niego trafić, bądź jak się z niego wydostać. Przy czym trafienie do danej lokacji jest zwykle łatwiejsze niż wyjście z niej. Wiele osób trafia do Backroomsów, ale żadnej jeszcze nie udało się ich opuścić i wrócić do normalnego świata. Właśnie, normalny świat, czyli front rooms, przednie pokoje, albo przedpokoje? Zostały również sklasyfikowane na Backrooms Wiki, jednak nie ma żadnego znanego sposobu na dostanie się do nich z Backroomsów. Powstało na ten temat wiele spekulacji, jednak żadna nie została potwierdzona. Natomiast opuszczenie naszego świata i dostanie się do Backrooms jest już całkiem możliwe. Jednak też nie takie proste. Aby tego dokonać, należy znoklipować przez rzeczywistość. Termin noclip w grach wideo oznacza stan, w którym postać może przenikać przez struktury w grze, dzięki czemu może na przykład wypaść poza mapę gry, albo dostać się w normalnie niemożliwe do znalezienia miejsca. Ludzie wielokrotnie porównywali naturę Backroomsów do gier, więc nazwa noclipowanie w końcu w pewnym momencie po prostu naturalnie się przyjęła. Jak tego dokonać, nie jest do końca jasne, ale w poradniku o podstawach Backroomsów opisane są porady, jak zwiększyć swoją szansę na skuteczne noclipowanie, a także jak przeżyć w Backroomsach. Jeśli jesteście zainteresowani pogłębieniem tego tematu i chcecie, żebym nagrał na ten temat film, to nie wiem, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, a jak będzie, nie wiem, 5000 łapek w górę, to film o tym, jak przetrwać w Backroomsach, wrzucę już jutro. Czy 5000 to dużo? Możliwe. Czy rzucenie o łapki jest cringe'owe? Też możliwe, ale nie wiem, muszę was jakoś zaangażować. Nie może być tak, że ja tylko mówię do kamery, a wy mi nie odpowiadacie. No. Oprócz artykułów na temat standardowych poziomów na Backrooms Wiki, znajdziemy m.in. enigmatyczne poziomy, czyli poziomy, których nie da się normalnie sklasyfikować. I są to na przykład poziomy posiadające numerację na minusie, albo niestandardowe nazwy, a także podpoziomy, które znajdują się w istniejących już lokacjach, ale są na tyle rozległe lub odmienne, że zasługują na osobną klasyfikację. Nie zabraknie również poziomów joke, służących jako komediowe odetchnięcie od niepokojących miejsc i niebezpieczeństw czyhających na nieuważnych podróżników. Do tych niebezpieczeństw z kolei może należeć ogrom zaklasyfikowanych bytów, takich jak śmierćmy, ogary, zaraza, imprezowicze albo Jerry. Prócz nich w bazie danych podróżników znajdziemy przeróżne obiekty, przy czym najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym zdaje się być woda migdałowa, pełniąca funkcję głównego źródła nawodnienia w Backroomsach, mogąca dodatkowo pomóc przy leczeniu wielu dolegliwości. Żeby nie było, że świat Backroomsów jest tylko i wyłącznie pełen śmiercionośnych zasadzek, napotkamy tu także wiele organizacji, składających się z podróżników, których łączy wspólna misja bądź jakaś konkretna charakterystyka. Do nich z kolei należą na przykład MEG, Major Explorer Group, czyli główna grupa odkrywców, zamaskowane panny, zagubieni, wyznawcy Jerry'ego, czy grupa handlowa BNTG, Backrooms Non-Aligned Trade Group. Ponieważ artykuły związane z Backroomsami to raczej dość krótkie i zwięzłe formy, myślę, że w miarę przyjemnie i ciekawie będzie się je analizowało, jeśli macie na to ochotę oczywiście. Zachęcam, żebyście w komentarzu napisali, co sądzicie o tych projektach, który fragment filmu was zaciekawił najbardziej i o czym chcielibyście, żebym nagrał najpierw. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa przygoda i spodoba wam się ona równie bardzo co mi. To był wstęp do Backroomsów, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.